Cześć, czołem, witam serdecznie i znowu krótkie narzekanie. Ale zanim do tego przejdziemy, słów parę. Jak wiecie, zajmuję się ogólnie, zacząłem się zajmować pokazywaniem błędów w War Thunderze. Pokazałem ich naprawdę masę. Na praktycznie każdy z nich jest odpowiedź. Jak nie gracze, no to super elit mózg Marcin, który na wszystko znajduje odpowiedzi, ale to dosłownie na wszystko, lub też nic nie widzi, czy też słaba jakość filmu, bądź coś tam innego. Ogólnie za każdym razem na każdą rzecz w grze jest odpowiedź. Słyszeliście, czytaliście, no trzeba się w grze kontować, bo kontowanie jest naprawdę ważne. Oczywiście ja powiedziałem, że to w znikomych przypadkach naprawdę to jest, kontowanie działa, a ogólnie kontowanie to jest jedna wielka bzdura i pierdoła w grze. Tak naprawdę w grze nic nie trzyma się kupy. To, co jest napisane w grze, że tam penetracja taka, siaka, rykoszety pod kątem takim, tyle szans, tyle coś tam, to jest wszystko pic na wodę, fotomontaż, nie wiem, nie działa to tak, jak powinno działać. No i tutaj chciałem wam przedstawić właśnie kolejną bardzo ciekawą rzecz i jestem ciekawy, jak będzie to wytłumaczone. Będzie to konkretny filmik, krótki, ale bardzo konkretny, naprawdę piękny filmik. Jestem ciekaw, jak tutaj ludzie to będą tłumaczyć. Czy będzie to znowu, ach, to jakiś może przypadek był, może 1 na 1000, no, tego też się spodziewam, chociaż tak mi się wydaje, to będzie właśnie jakieś racjonalne wytłumaczenie, może znowu wykresy od z Marcina strony, albo nie wiem. No, w każdym bądź razie przejdźmy do filmiku, zobaczycie, o co chodzi. I uwaga, proszę Państwa, zaczynamy! Mamy Hetzera. O, jest tam Rusek, trzeba się cofać. I zobaczcie, dostał. T-34-85, D5T. Teraz spójrzcie, jak to było. To jest po prostu gówno, a nie gra. Patrzcie. Nie ma szans na penetrację pod takim kątem. Ale to jeszcze jest nic. Jedziemy dalej. Yeah! Płaska płyta, równoległa, pocisk wchodzi. Coś niesamowitego, patrzcie. 300 mm. Oczywiście, ruski. Tak jest, oczywiście. Dziękuję bardzo, na razie.